I teraz pokażę, jak się robi do transportu automatycznie. Tu się potwierdza. Ona się ustawia. Podnosi się. I ja sobie zawsze hydraulikę wtedy wyłączam, bo to szkoda, żeby tak piszczała. I mamy tutaj pokazane, żeby zamknąć zawór. Także idziemy. Dokładnie to samo można zrobić nawet bez aktualizacji, ręcznie. Wystarczy ją podnieść do kiprowania, jak to się mówi. I bynajmniej ja pamiętam, że ja wtedy po prostu odłączałem hydraulikę i wtedy stał. Ten stawiacz się nie opuszczał. No, tu jest zawór przekręcony. Tak w ogóle patrzcie tutaj, żeby on nie odpadł, bo mi rączka się zgubiła oryginalna. To jest jakaś tam dorobiona. Nieważne. Ojojojojojojoj, folia. Teraz jak mamy już tam zakręcony zawór, zamknięty, klikamy OK, tu jeszcze muszę hydraulikę włączyć i ona się sama ustawi już. Już wyłączamy hydraulikę. Sterownik pokazuje, że maszyna jest złożona, tył i przód. Klikamy OK, możemy wyłączyć. I teraz jeszcze ciekawa rzecz. Coś, co mnie w manualu po prostu krew zalewała, jak miałem to robić. Czyli to zabezpieczenie. Tu tak w ogóle pozdrowienia dla SIPMY, bo dali za grube zawleczki, a tutaj na początku nie mogłem w ogóle wsadzić ich w te stworzenie ani wyjąć ich stąd. Te zawleczki były aż za grube. I tak o. Fajna rzecz w tym automacie do transportu jest taka, że wstawiamy sobie to tu i to tu i wszystko nam ładnie pasuje. A w manualu, ile ja się naklął, bo delikatnie stół za daleko mi poszedł, łapa była zbyt mocno do góry i nie można było wręcz tego wsadzić. No i teraz najlepsza rzecz jeszcze. To już sobie sam zrobię.